Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak projektuję rozdzielnicę w darmowym programie od producenta sprzętu Legranda. Ten program moim zdaniem jest w miarę prosty, intuicyjny i dlatego głównie z niego korzystam. Pokażę, jak posługiwać się programem od pomysłu przez układ, schemat, dobór obudowy po wygenerowanie etykiet. Omówię także różnice pomiędzy tanią a funkcjonalną rozdzielnicą, wady i zalety rozwiązań, pokażę przykłady rozsądnych, moim zdaniem kompromisów. Zacznę od prostego przykładu, aby pokazać, jak działa program. Założenia: małe mieszkanie w bloku, układ sieci TNS, podział PEN i ogranicznik przepięć w częściach wspólnych. Nic nie uwzględniamy ich w naszym projekcie. Mam już otwarty program, domyślnie mam jedną nową rozdzielnicę. Mogę zmienić nazwę projektu, status, dane firmy, dodać lub usunąć rozdzielnicę. Zmieniam nazwę rozdzielnicy na rozdzielnica mieszkaniowa. Dodaję rozłącznik izolacyjny, następnie różnicowo-prądowy i nadprądowy. Wystarczy po jednym z każdego rodzaju, będzie je można później powielać. Mam już podstawowe aparaty. Przechodzę do układu. Układam poziomami. Zaczynam od zasilania, czyli najpierw rozłącznik izolacyjny, następnie wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenia nadprądowe. Można użyć tutaj kopiuj i wklej. Standardowo, podobnie jak w innych programach, Ctrl-C i Ctrl-V. Aby to pokazać, nie dodawałem od razu odpowiedniej ilości aparatów. Mam już ułożone aparaty. Przechodzę do schematu. Jak widać, schemat został wygenerowany na podstawie układu. Usuwam niepotrzebny arkusz. Pora na opisy zabezpieczeń. Mam 4 zabezpieczenia B10. To będzie oświetlenie i 4 B16. To będą gniazda. Mam już wprowadzone opisy, ale chciałbym coś jeszcze dodać, na przykład gniazdo w przedpokoju. Wracam do układu, kopiuję i wklejam zabezpieczenie i poprawiam opis na schemacie. Chciałbym też zmienić kolejność. Przechodzę więc do układu, robię miejsce i przestawiam element. Jak widać, kolejność na schemacie zmieniła się. Podobnie możemy na przykład kopiować i układać wyłączniki różnicowo-prądowe. Zaznaczam, z klawiszem Shift kopiuję i wklejam. Elementy pojawiają się na schemacie. Wystarczy poprawić opisy. Przejdźmy dalej. Wybierzmy obudowę. Aparaty zajmują 12 pól, więc potrzebujemy większą. Możemy przeglądać modele tego producenta. Nie jest to jednak problemem. Wystarczy wybrać podobną pod względem ilości szyn i aparatów na jednej szynie. Ja wybiorę dla przykładu obudowę 18-modułową. W okienku pokazuje się rezerwa w procentach i modułach. Przechodzę do układania aparatów na szynie. Wstępnie zostały już ułożone i w tym przypadku nie ma potrzeby zmian. Możemy jednak przesyłać i zmieniać kolejności. Ułożyłem moduły, pora na etykiety. Uzupełniam brakujące opisy. Pozostałe są ze schematu. Dodam jeszcze ikonki. Teraz wygląda to znacznie lepiej niż opisy wykonane ręcznie lub drukarką do etykiet. Zapisuję projekt. Profilaktycznie warto zapisać od razu i później co jakiś czas nadpisywać. W przypadku jakiegoś problemu będziemy mogli wrócić do ostatniej wersji. Automatycznie powstają też zestawienia. Możemy już wydrukować projekt. Wybieram, co chcę, aby zostało wydrukowane. Stronę z etykietami drukuję na papierze samoprzylepnym. Można też ją dodatkowo pokryć lakierem bezbarwnym. To był przykład prostej, mieszkaniowej rozdzielnicy. Takie czasem widuje się nawet w nowych blokach. Jakie ma zalety? Cena. Mało aparatów, mała obudowa. Zajmuje też mało miejsca. A wady? Przede wszystkim jeden wyłącznik różnicowo-prądowy. W przypadku np. uszkodzenia oprawy oświetleniowej czy gniazda może zostać odcięte zasilanie całego mieszkania. Może także nie dać się włączyć aż do usunięcia awarii. Jeśli w mieszkaniu będzie np. kocioł gazowy wymagający zasilania elektrycznego, także może nie działać. Zobaczmy, jak to poprawić. Wracam do projektu i zapisuję go jako nowy. Dodam jeden wyłącznik różnicowo-prądowy i rozłożę inaczej zabezpieczenia nadprądowe. Przechodzę do schematu. To nadal nie jest to, co chciałbym uzyskać. Układam więc tak, aby oświetlenie i gniazda jednego pomieszczenia były zabezpieczane różnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Dzięki temu, jeśli zadziała jedna różnicówka, w pomieszczeniach będzie światło lub działające gniazda. Będzie można w razie potrzeby uzupełnić oświetlenie lampkami podłączonymi do gniazda, a używając przedłużaczy doprowadzi zasilanie do pomieszczeń. Dodatkowy koszt to tylko jeden wyłącznik różnicowo-prądowy. Przejdę do widoku. Tu jak widać pozostały stare aparaty. Widok nie został odświeżony po zmianach. Trzeba jeszcze raz wybrać obudowę. Wybieram tą samą. Rezerwę jeszcze mamy. Mogę teraz przejść do widoku i poukładać aparaty. Następnie przechodzę do etykiet i uzupełniam braki. Kopiowaniem i wklejaniem poprawiam ikonki. Nadal za mała funkcjonalność? Przejdźmy o krok dalej. Załóżmy, że jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie można wprowadzić zmiany w projekcie instalacji i można dodać obwody. Dodam po jednym obwodzie gniazd w kuchni i pokojach oraz oświetlenie, np. paski LED czy kinkiety w pomieszczeniach. Dodam też kolejny wyłącznik różnicowo-prądowy. Poprawiam opisy na schemacie. Dodatkowe obwody zostały podłączone do trzeciego wyłącznika różnicowo-prądowego. Tym razem obudowa pewnie będzie za mała. Przechodzę do zakładki rozdzielnice i wybieram inny model. Ponownie układam aparaty. Trzymając Ctrl można zaznaczać więcej aparatów. I podobnie jak wcześniej, poprawiam etykiety. Nie zmieniałem nic z poprzedniej wersji, więc tylko dodam ikony nowych aparatów. Ikony powinny być dla nas rozpoznawalne. Nie musimy kierować się opisami producenta. Można też korzystać z innych zestawów ikon. To jeszcze podgląd wydruku i można zapisać do pliku PDF. W tym przykładzie jeszcze bardziej została rozszerzona funkcjonalność. Jeśli zadziała jeden wyłącznik różnicowo-prądowy, to nadal będzie działać ponad połowa gniazd, w tym połowa w pokojach i kuchni, podobnie oświetlenie. W podobny sposób można rozwinąć funkcjonalność na łazienkę i przedpokój. Uzyska się znaczną funkcjonalność w przypadku zadziałania jednego wyłącznika różnicowo-prądowego. Tu jednak jest już więcej obwodów. Poza dodatkowym kosztem aparatów może być potrzebna także większa ilość przewodów. Moim zdaniem ten układ sprawdzi się w średnich i większych mieszkaniach. W mniejszych poprzedni układ może okazać się wystarczający. Do tej pory omawiałem prosty przykład instalacji jednofazowej. Te same zasady funkcjonalności dotyczą instalacji trzyfazowej, podobnie jak zasady podziału obwodów. Warto tak podzielić, aby zachować możliwie największą funkcjonalność. W przypadku instalacji trzyfazowej dochodzi kwestia rozłożenia obciążenia na fazy, ale to osobny temat i nie będę go tutaj poruszał. Nie będę też poruszał tematu doboru ogranicznika przepięć. Wybiorę przykładowy, tylko na potrzeby filmu. Zacznę od prostego układu, tym razem ogranicznik przepięć w rozdzielnicy. Mam nowy projekt i zaczynamy. Wybieram aparat. Rozłącznik izolacyjny, jeden wyłącznik różnicowo-prądowy, trzyfazowy na wszystkie obwody, nadprądowy trzypolowy, np. do płyty indukcyjnej i piekarnika, nadprądowy jednopolowy dla obwodów jednofazowych. Opisywanie na schemacie, dobór rozdzielnicy, układanie aparatów, generowanie etykiet odbywa się tak samo jak poprzednio. W zakładce Układ zwróćcie uwagę na przyporządkowanie do faz. Można wybierać dla urządzeń jednofazowych. Będą one widoczne na schemacie. Jaka jest wada tak prostej rozdzielnicy? Podobnie jak w przypadku pierwszego przykładu, jeśli zadziała wyłącznik różnicowo-prądowy i nie da się go włączyć, cały dom czy mieszkanie będzie pozbawione zasilania. Dodatkowo, wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy jest zastosowany także dla obwodów jednofazowych. O różnicach mówiłem w filmie o wyłącznikach różnicowo-prądowych. Zdania jak zwykle są podzielone. Ja jednak jestem zwolennikiem stosowania wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych na obwody jednofazowe i trzyfazowych dla obwodów trzyfazowych. Dla jednofazowej różnicówki prąd międzyfazowy to prąd upływu i w niektórych, nie wszystkich oczywiście, zależy gdzie występują, przerw w przewodzie neutralnym może zadziałać i uratować nasze urządzenie. Zalety? Jak poprzednio, cena i często mniej zajętego miejsca. Pokażę teraz preferowany przeze mnie układ trzyfazowy dla małych domów i mieszkań. Można go oczywiście rozwijać, powielając bloki i zwiększając funkcjonalność. Dodałem trzy wyłączniki różnicowo-prądowe, jednofazowe dla obwodów jednofazowych. Mamy więc podzielone obwody jednofazowe, takie jak gniazda czy oświetlenie, na trzy różnicówki. Dlaczego na trzy, a nie na dwie? Każda na jedną z trzech faz, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia. W przypadku zastosowania 4 czy 5 też można równomiernie rozłożyć obciążenia. Nie musi być to wielokrotność ilości faz. Funkcjonalność można też zwiększać przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych zintegrowanych z nadprądowymi. Wtedy każdy obwód może być zabezpieczony przez osobną różnicówkę. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie i z tego powodu wyłączniki takie, zwane RCBO, stosuje się w celu zabezpieczenia raczej pojedynczych istotnych obwodów. Pora na podsumowanie. To oczywiście tylko wybrane funkcje programu. Zachęcam do przetestowania i poznania pozostałych. Program ten zawiera produkty tego jednego producenta, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować inne. W przypadku aparatów nie ma praktycznie żadnej różnicy w projektowaniu, ale rozdzielnice trzeba już porównać. Pamiętajcie, że zabezpieczenia są jak ubezpieczenia. Płacimy z nadzieją, że nie będziemy musieli z nich korzystać. Ale jak już będziemy musieli skorzystać, to najtańsza wersja może się okazać bardzo kosztowna w skutkach. Pokazałem, w jaki sposób można kształtować funkcjonalność i bezpieczeństwo instalacji. W praktyce zazwyczaj jest to kompromis pomiędzy funkcjonalnością a kosztami. Proszę pamiętać, że omówiłem tylko wybrane aspekty. Chciałem pokazać podstawy. Temat jest znacznie obszerniejszy. W opisie znajdziecie także linki do stron z kontaktem. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do obejrzenia innych moich filmów oraz subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.